Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam was w ten kolejny wieczór adwentowy, który chcemy przeżyć w przestrzeni Bożego słowa. Duch Święty, który prowadzi nas w tym świętym czasie, w każdym słowie Pisma pragnie na drogach adwentu wypełniać nasze serca tęsknotą i bliskością Jezusa. Poprośmy Ducha Świętego, niech On wprowadzi nas w przestrzeń spotkania z Jezusem w Jego słowie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoim światłem. Oświeć nasze serca światłem mądrości, która jest w każdym słowie. Otwórz przed nami to słowo. Pomóż nam to słowo słuchać z pragnieniem przyjęcia, zrozumienia. Pomóż nam, by to słowo stało się słowem naszego życia. I pomóż na to słowo nam odpowiedzieć, tak jak ono będzie nas prowadziło, aby ta odpowiedź była pełna miłości, pełna wiary i nadziei. Amen. Posłuchajmy słów, które wprowadzą nas. Ten wieczór, z którymi zaśniemy, i jeśli taka będzie wola Boga, będziemy w świetle tego słowa jutro kroczyli, jest to fragment Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 15, wiersza od 29 do 37. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie, wszedł na górę. I tam siedział, i przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią: ułomni są zdrowi, chromi chodzą. Niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie. Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości. A pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Spotykamy się w ten wieczór kolejny wieczór naszego życia z Jezusem. Którego słowo prowadzi nas na górę. Z górami, które spotykamy w Biblii, złączony jest człowiek i cała jego historia zbawienia. A to oznacza, że góry w Biblii to nie tylko miejsce geograficzne, ale szczególne miejsce spotkania Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Stary Testament ma w swojej tradycji wiele takich miejsc. Przypomnę tylko niektóre, z którymi są związane bardzo ważne wydarzenia zbawcze. Już w ósmym rozdziale Księgi Rodzaju wyłania się przed nami góra ocalenia. Na której osiadła arka po wielkim potopie. Potem spotykamy w krainie Moria bezimienną górę, na której bardzo mocno jest poddana próbie wiara Abrahama. Góra Synaj albo Choreb. Będąca świadkiem powołania Mojżesza. A także jest to góra, gdzie Izrael doświadcza nowych narodzin, otrzymuje dekalog i kodeks przymierza jako wyraz woli Bożej. Albo Góra Karmel, gdzie prorokeliarz spotyka się z Bogiem i otrzymuje posłanie. Tych gór, moi kochani, nie brakuje w życiu Jezusa. Mają one także szczególne znaczenie. Nie są to już wielkie masywy, są o wiele mniejsze, bardziej dostępne, by mogły stawać się przestrzenią budowania nowego rodzaju więzi z Bogiem, przez Jezusa. Wcześniejszymi górami albo można tak powiedzieć wzniesieniami, gdzie Jezus zgromadził ogromne rzesze ludzi, to pamiętamy Górę Błogosławieństw, pierwsza katecheza, którą Ewangelista Mateusz umieścił w piątym rozdziale swojej Ewangelii. Pamiętamy też Górę Wyboru Uczniów, Ponadto słyszymy także, jak Jezus wychodzi na górę, by się modlić. Pamiętamy też, jak podczas modlitwy na górze Tabor doświadcza przemienienia. Ostatnimi będą Góra Oliwna i Kalwaria. Teraz jesteśmy na górze. Gdzie Jezus wszedł, i widzimy, że gromadzą się wokół niego wielkie tłumy, zwłaszcza jest tam ogrom ludzi chorych na różne choroby. Jezus siada w takiej pozycji autorytetu. Jezus siada jako ten, przy którym może Zgromadzić się każdy, gdzie może każdy przyjść ze swoją biedą, ze swoją chorobą, a On wszystkich uzdrawia. Nie ma więc takiej choroby, której by Jezus nie mógł uzdrowić. Ale to, co najważniejsze jest, zwróćmy na to uwagę. Zwróćmy na wymiar spotkania Jezusa z każdym chorym. Możemy zauważyć dwa ważne wymiary spotkania w relacji Jezusa z człowiekiem i człowieka z Jezusem. Pierwszy wymiar to przede wszystkim to, że on w tym spotkaniu jest pierwszy. To on szuka relacji z człowiekiem. To on przyszedł, by być z nami. To on wychodzi naprzeciw. To on szuka relacji. Przyszedł, jak widzimy, do każdego. Do każdego, kto zmaga się z różnymi biedami. Jego wysiłek jest związany z pragnieniem spotkania. Z pragnieniem przyjęcia każdego pośrodku całej biedy, a wszystko, by ocalić, by ocalić nie tylko człowieka z choroby, ale by ocalić jego samego. Jednak, aby spotkać się z nim, trzeba z naszej strony odpowiedzi. I widzimy, że ludzie podejmują ten wysiłek, a więc choroba nie musi być przeszkodą w spotkaniu z nim. Mało tego, muszą pokonać wiele, wiele kilometrów. Muszą wspiąć się na to wzniesienie. Co pokazuje, że Jezus stał się, czy staje się dla wielu. Staje się kimś, kto jest dla nich ważny. Kto potrafi, potrafi wyjść naprzeciw człowieka będącego w swojej biedzie. W swojej chorobie. I widzimy, jak bardzo im zależy. Widzimy, jak potrafią zawalczyć o to spotkanie. Bo o miłość trzeba zawalczyć. Widzimy więc pierwszy wymiar, kiedy Jezus wychodzi do człowieka. I drugi odpowiedź człowieka podjęta oczywiście w wolności serca. Bez tego nie ma głębokiego spotkania z Bogiem, albo też i z drugim człowiekiem, który staje na naszej drodze życia. To Jezus jest drogą do odkrywania miłości Ojca i to w Nim, w Jego Słowie, każdy może doświadczyć nowej więzi z Bogiem. Ale On przyszedł nie tylko po to, by leczyć, uzdrawiać. Ale przyszedł przede wszystkim, by objawiać Boga, jakiego nikt do tej pory nie znał. Przyszedł, by objawić Boga bliskiego, Boga czułego, Boga miłosiernego, Boga, który nie odrzuca nikogo, zwłaszcza kiedy człowiek doświadcza choroby i cierpienia. W Jezusie Bóg usuwa wszelkie przeszkody, leczy wszelkie choroby, które nie pozwalają doświadczać więzi miłości z Nim. Choroby zawsze będą, ale On jest tym, który pośród chorób i innych bied jest naszym najlepszym przewodnikiem. Tym, który jest większy od tego wszystkiego, co uniemożliwia takie spotkanie. Bo On jest szczytem miłości Boga Ojca do każdego i każdej z nas. Idąc dalej w świetle tego słowa, widzimy kolejne przepiękne światło. Światło, które objawia nam Jego ogromną wrażliwość. Jego ogromne zatroskanie. Niezwykłe jest to, coś tam się wydarzyło i wydarza. Ludzie trwają w uwielbieniu. Nawet o głodzie fizycznym zapominają. Przy Jezusie można stracić rachubę czasu. On nie tylko leczy choroby, ale nasyca ludzkie serca. Ale to on pamięta, że człowiek oprócz pokarmu duchowego potrzebuje zadbać o kondycję swojego ciała. Ale jak załatwić dla ponad czterech tysięcy osób coś do zjedzenia? Jak to zrobić, aby każdy mógł się posilić? I są na przestrzeni zupełnie otwartej. Znowu jak ewangelista mówi, tak jak za pierwszym razem, jest to wzniesienie, które jest puste, gdzie daleko jest do domostw. A więc po ludzku sytuacja niemożliwa. Ale już za pierwszym razem Jezus dokonał takiego cudu. I już tamto wydarzenie miało przypomnieć o wędrówce. Narodu wybranego przez pustynię, gdzie Bóg karmił ich manną, też tego ludu nie zostawił. Aby ludzie pamiętali, także i my, że On nie zapomina o swoim dziecku, On nie zapomina o nas, On troszczy się o nasze życie, także to doczesne. I już tu, moi kochani, widzimy. Zapowiedź daru Eucharystii. Ale tu, jak i w wielu innych wydarzeniach, On zaprasza do współudziału. Do współudziału w tym po prostu cudzie, w każdym cudzie. On potrzebuje ich i potrzebuje nas. Oprócz budowania relacji z Nim, potrzebuje ich. Chleba, potrzebuje ich rybek, które są znakiem codziennego wysiłku, pracy, ale też i Bożego błogosławieństwa. Jezus potrzebuje, aby mu to ofiarowali. I co się dzieje? Oni ofiarują mu to, co mają. On odmawia dziękczynienie, potem zaczyna łamać chleb, daje uczniom, oni zaś tłumą. Przepiękny obraz Eucharystii. Spróbujmy zobaczyć, z czym każdy z nas może dzisiaj do niego przyjść albo jutro. Spróbujmy zobaczyć, co w nas choruje. Spróbujmy zobaczyć, co możemy mu ofiarować. Stańmy w prawdzie przed nim. Spójrzmy na nasz trud, nasze zmaganie. On to wszystko chce przyjąć. On to wszystko chce przemienić. Chce po prostu dać siebie. A dając siebie, daje wszystko zawsze to, co najcenniejsze, i w wymiarze duchowym, i fizycznym. A potem z tym sercem rzemiennym i jego słowem: Idź, bo jesteś nakarmiony. Może doświadczysz tego wieczoru uzdrowienia z czymś, z czym się zmagasz. Może doświadczysz światła pośrodku ciemności. Ci, których spotykamy i spotkamy, potrzebują uzdrowienia, potrzebują Twojej dłoni, daru Twojego serca, kawałka chleba, którym będziesz mógł się podzielić. Nie zatrzymujmy się tylko i wyłącznie, moi kochani, na trudnościach. Ale przede wszystkim słuchajmy Jego słowa. Trwajmy w tym słowie. Starajmy się być całymi w nim. On tym słowem będzie dokonywał w nas tego, co niemożliwe. Kiedy? W którym momencie? Nie wiem, ale zawierz mu. I przede wszystkim pozwól Mu działać. Przyjdź z takimi okruchami swojej wiary. Przyjdź tak, jak potrafisz. I ofiaruj po prostu siebie takiego, jakim jesteś. Reszta należy do Niego. Do Niego. Ojcu i synowi duchowi świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.